Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez Niego. Ewangelia według Jana 3,17. Czy masz wiernego przyjaciela? Pewien rolnik miał pożytecznego psa. Kiedy pies się zestarzał, jego niewdzięczny pan postanowił pozbyć się go. Zabrał psa do rzeki i wiosłował na jej środek. Wypłynął z psem na środek rzeki. Starą liną przywiązał do szyi psa ciężki kamień i wrzucił do rzeki. Piesek tonął, aż lina pękła. Piesek tonął, szarpał się, aż lina pękła. Wtedy wynurzył się ze skomleniem i popłynął do łodzi. Bezduszny rolnik wstał i podniósł wiosło nad głowę. Jedno uderzenie na pewno go zatopi, pomyślał. Gdy się zamachnął, stracił równowagę i wpadł do rzeki. Nie umiał pływać. Tonął. Pies zobaczył swojego przyjaciela w potrzebie i wyciągnął go w bezpieczne miejsce. Czy nasza wina nie jest większa od winy rolnika? Wróćmy do momentu, kiedy Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat z miłością dla grzesznego człowieka. Chodził, czyniąc dobrze. Był najwierniejszym przyjacielem. Mimo to ludzie krzyczeli, precz z nim, i przybili go do krzyża. Jak niegodziwe jest serce człowieka. Biblia mówi, serce jest zdradliwe i przewrotne nad wszystkie inne rzeczy. Jeremiasza 17,9. Kiedy patrzymy na naszego wiernego przyjaciela na krzyżu, widzimy Bożą miłość, gdyż nie posłał Bóg Syna swojego na świat, aby miał potępiać świat, ale żeby świat wybawiony był przez Niego. Jana 3,17. Jezus złożył siebie w ofierze za grzeszników, nie okazując nic poza miłością do swoich wrogów. Modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza 23,34. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23,34. Podobnie jak ta rzeka, krzyż był miejscem, gdzie ludzie próbowali się go pozbyć. Z powodu jego śmierci łaska nadal wypływa od Jezusa do wszystkich, którzy żałują, wyznają swoje grzechy i ufają mu jako swojemu Zbawicielowi. Wierny pies z naszej historii uratował życie swojemu Panu, dając mu jeszcze kilka lat życia. Jezus zbawia nie tylko na krótki czas, ale daje życie wieczne wszystkim, którzy wierzą. Jeśli nie znasz Jezusa jako swojego Zbawiciela, zachęcamy Cię, abyś pozwolił Mu zbawić Cię przez łaskę już teraz. Później, kiedy przyjdziesz na sąd, Jego gniew będzie płonął jak piec. Malachiasza 4,1. A wtedy będziesz miał prawdziwe kłopoty. Czy nie pozwolisz, aby twój wierny przyjaciel uratował cię teraz? Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez Niego.